Cześć, tutaj Karol, czyli Glossy Jam i dzisiaj mam dla Was nowinkę prosto ze świata The Sims 4. Mowa tutaj o nadchodzących akcesoriach The Sims 4 kompaktowe wnętrza. Na początek zobaczcie zwiastun. Który nazywa się malutki dom mieszkalny. Prawdopodobnie ta cecha sprawi, że będziemy mogli zbudować dom, który ma tylko łącznie 100 pól. Nie będzie to zatem duży dom ani willa, tylko prawdziwie mały domek. Mały dom ma generować mniej rachunków. Na oficjalnym blogu możemy przeczytać, że ten typ parceli będzie mieć jeszcze kilka różnych ograniczeń, ale w dniu publikacji tego filmu nie wiemy jeszcze, jakie dokładnie nowości się pojawią. Z innych rzeczy, które można zauważyć, są tak zwane kompaktowe obiekty. Pierwszym z nich jest szafka, w której mieści się zarówno telewizor, wieża stereo, jak i książki. Dzięki temu nie trzeba osobno kupować radia, telewizora czy półki na książki. Co więcej, na zdjęciach widać też bardzo małe biurko, na którym mieści się zaledwie laptop i kilka bibelotów. Mamy składane łóżko, które równocześnie jest kanapą. W ten sposób za dnia Simowie mogą siedzieć na kanapie, a nocą złożyć całość i odpocząć na łóżku. Składane łóżko jest w dwóch wersjach, z kanapą i bez kanapy. A tutaj możecie zobaczyć drugi obiekt wielofunkcyjny, ponieważ mamy tutaj telewizor, są książki i też płyty muzyczne, czyli to jest druga wersja tego obiektu. Niestety nie zauważyłem, aby pojawiły się jakieś szczególne nowości do kuchni. Jest co prawda nowa szafka i kilka drobnych ozdób, ale rzeczy typowo do kuchni raczej nie ma. Oprócz tego dostaniemy też całą kolekcję nowych ubrań. Jakieś swetry, większe koszule i tym podobne. Akcesoria The Sims 4 kompaktowe wnętrza mają być dostępne już 21 stycznia, a konsolowi gracze dostaną je 4 lutego.